Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: mój Pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. Ów sługa, który poznał wolę swego Pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. Aż dwukrotnie święty Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu z listu do Efezjan mówi o tajemnicy. Tajemnicy, która była w pewnym czasie ukryta, zakryta przed nami, ale wtedy, kiedy przyszedł Jezus Chrystus, została odsłonięta, objawiona. Można było ją poznać. To greckie słowo mysterion, które się tu pojawia, z punktu widzenia tradycji chrześcijańskiej jest niesamowicie ważnym słowem. Bardzo często będziemy mówić o misterium naszej wiary, o misterium Chrystusa, o misterium paschalnym. Ale też to słowo zostanie potem przetłumaczone na język łaciński słowem sacramentum i stanie się po prostu terminem technicznym na oznaczanie siedmiu sakramentów Kościoła, tych znaków łaski, przez które Pan Bóg przychodzi do nas i działa w naszym życiu. Jednak za polskim tłumaczeniem tego słowa tajemnica najczęściej dla nas ukrywa się coś niepoznawalnego. Kiedy myślimy, to jest tajemnica, kiedy mówimy, Bóg jest tajemnicą, to mamy przede wszystkim na myśli Jego niepoznawalność, Jego niedostępność, to, że jest całkowicie inny. I to jest prawdą. Bóg tak jest. Bóg absolutnie nas przerasta. Bóg jest większy od wszystkiego, co możemy pomyśleć. Bóg jest inny niż ten stworzony świat, który wyszedł z Jego rąk, ale Bóg go całkowicie przekracza. Nasz ludzki rozum nie jest w stanie go objąć i zamknąć w żadnych pojęciach i kategoriach. Jednak kiedy Biblia używa słowa mysterion, to nie chce przede wszystkim podkreślać niedostępności i niepoznawalności Boga. Bardzo często to słowo tajemnica w sprawach religijnych jest dla nas takim wytrychem, tak naprawdę dla jakiegoś nazwania naszej niewiedzy, naszego braku kompetencji. Przypomina mi się taka sytuacja, jak moja siostra zadzwoniła do mnie z pytaniem: wiesz co, brat, czy aniołowie śpią, czy nie śpią? Tak trochę zdziwiony tym pytaniem pytam, a skąd w ogóle takie pytanie? Czemu do mnie dzwonisz z taką sprawą? No bo wiesz, bo Karolinka, czyli jej córka, moja siostrzenica sześcioletnia, przyszła i zapytała: mamo, czy aniołowie śpią? Ja pytam: no i co siostra powiedziałaś jej? No powiedziała mi, że to taka tajemnica. Właśnie rzecz nie w tym, że to tajemnica. Rzecz w tym, że jesteś niekompetentna. I próbujemy ukryć naszą niewiedzę o Bogu
pojęciem, nie da się tego poznać. A święty Paweł dzisiaj mówi nam dokładnie coś innego. Mówi, tak, ta tajemnica była ukryta. Był taki czas, że było to niepoznawalne, zakryte przed naszymi oczami, ale teraz dla nas wierzących jest odsłonięta. Bóg w Jezusie Chrystusie jest poznawalny, stał się nam bliski. Możemy wiele poznać z tej tajemnicy, z Jego planu zbawienia, który kiedyś był zakryty, dzisiaj przed nami odsłonięty. Dlatego tak naprawdę adekwatniejszym tłumaczeniem w języku polskim byłoby nie tajemnica, ale sekret. Bo sekret to nie jest coś, co jest niepoznawalne samo z siebie, tylko sekret to coś, co jest ukryte, ale da się to poznać. Natomiast jest to przede mną zakryte, dlatego że nie jestem na tyle wtajemniczony, żeby móc to poznać. Nie jestem w takich relacjach przyjaźni i zaufania z osobą, żeby mogła mi zaufać i odsłonić przede mną ten sekret. Kiedy zbuduję z taką osobą na tyle bliską relację, że ta osoba mi zaufa, to swój sekret przede mną odsłoni. I to nam dzisiaj mówi święty Paweł. Jeżeli zbudujesz taką relację z Chrystusem, która będzie bliskością, intymnością, w której w tej relacji On będzie mógł ci zaufać, to odsłoni przed tobą sekret Boga. Odsłoni przed tobą to, kim Bóg jest, jak bardzo kocha, jak bardzo jest zaangażowany w historię, także twoją osobistą historię, jak bardzo chce w twoim życiu działać. Ale sekret jest odsłaniany wtedy, kiedy mamy relację z tą osobą. Więc drodzy, to jest pierwsza rzecz, która dzisiaj płynie z tego czytania. Po raz kolejny takie zaproszenie do budowania intymności w relacji z Chrystusem. Relacji, która będzie oparta o zaufanie. Relacji, która będzie oparta o wierność. Takiej relacji, w której Bóg będzie mógł odsłaniać sekrety swojego serca przed nami, bo wie, że na nas można polegać, że na nas można liczyć, bo jesteśmy wierni. Ale trzeba tu jeszcze drugie dopowiedzenie powiedzieć. Nie będzie tu chodziło o takie poznanie, które jest tylko zdobyciem intelektualnej wiedzy. Będzie tu chodziło raczej o poznanie, które jest doświadczeniem. W języku też greckim pojawił się taki termin, który będzie też bardzo ważny, szczególnie dla pierwszych wieków chrześcijaństwa, aczkolwiek dzisiaj odkrywamy na nowo wagę tego terminu. Mistagogia, czyli wtajemniczanie, wprowadzanie w tajemnicę. I ten termin jest zbudowany z dwóch, greckiego mein i ago. Ago znaczy prowadzić kogoś, iść z kimś pod rękę, iść koło kogoś, towarzyszyć mu. Natomiast mein znaczy zamknąć oczy, zamknąć usta. Trochę chodzi o taką sytuację jak ze słońcem. Kiedy jest przepiękna pogoda, kiedy niesamowicie świeci słońce i popatrzymy prosto w słońce, to zamykamy oczy nie dlatego, że tam nie ma światła, tylko dlatego, że tam jest zbyt dużo światła. A równocześnie dzięki temu widzimy wszystko inne. I tajemnica, właśnie ten sekret Boga, to jest coś takiego. Tam jest tak dużo sensu, tam jest tak dużo znaczenia, tak dużo poznania, że w pierwszym momencie zamykają nam się oczy, że mówimy, tego się nie da pojąć. Ale jeżeli będziemy mieć obok siebie kogoś, kto będzie mistagogiem, kto będzie szedł obok nas, kto nas weźmie za rękę i będzie nas wprowadzał w to doświadczenie Boga, to będziemy mogli w nie wejść, będziemy mogli zbliżać się do tego słońca. I mówię o tym z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żebyśmy sami mieli w życiu takie osoby, które mają głębokie doświadczenie Boga, bliskość z Nim i mogą być dla nas tymi mistagogami, mogą być tymi, którzy będą szli ramię w ramię z nami, którzy będą nas brali za rękę i prowadzili w głąb tej tajemnicy. Tu chodzi o duszpasterza, chodzi o kierownika duchowego, chodzi o rekolekcjonistę, o lidera wspólnoty, o naszych przyjaciół, może rodziców, może kogoś z rodziny, współmałżonka. Osobę, która będzie nas prowadziła do Boga, bo sama idzie tą drogą. Ale też chodzi o to,
żebyście wy byli dla swoich bliskich, przede wszystkim w rodzinie, mistagogami. Żebyście jako rodzice byli mistagogami dla swoich dzieci. Nie chodzi o to, żeby im dać wiedzę teoretyczną o Bogu, żeby one wiele o Bogu słyszały. Chodzi o to, żeby iść z nimi tą drogą w głąb tajemnicy. To nie to samo opowiedzieć o Bogu, co dać doświadczenie Boga. Nie zapomnę takich wyników, takiej ankiety zupełnie spontanicznie zorganizowanej przez arcybiskupa Grzegorza Rysia na spotkaniu dla młodych w Łodzi, w łódzkiej arenie, Atlas Arenie. Potężna ilość młodych ludzi, która się zgromadziła na tym spotkaniu, dostała pytanie, miała wysłać SMS-a. Jakbyś mógł o coś zapytać Boga, tak stanąć z Nim twarzą w twarz i zadać Mu jakieś pytanie, to o co byś Boga zapytał? I największa grupa młodzieży napisała w odpowiedzi: nie mam żadnych pytań do Boga. Nie mam żadnych pytań do Boga. A potem dostali drugie pytanie. Jakie jest najważniejsze pytanie twojego życia, na które chciałbyś znaleźć odpowiedź? Bez względu na to, kto tę odpowiedź ma udzielić. I trzy najczęściej pojawiające się odpowiedzi były takie. Jaki sens ma moje życie? Dlaczego w świecie istnieje cierpienie? I co jest po śmierci? I nie wiem, czy widzicie, że to są trzy pytania, na które jedyną osobą, która może udzielić odpowiedzi, jest Bóg. I równocześnie większość tych młodych ludzi w Bogu nie widziała kogoś, komu to pytanie można zadać. To nie jest tak, że oni o Bogu nie słyszeli. Większość tej młodzieży chodzi na religię, ma 2 godziny religii w każdym tygodniu. Większość tych ludzi słyszała o Bogu w domu, celebrują Wigilię, chodzą może nie w każdą niedzielę, ale przynajmniej co którąś do kościoła. Byli do pierwszej komunii bierzmowania. Oni o Bogu już naprawdę wiele słyszeli. Tylko prawdopodobnie nikt ich nie doprowadził do doświadczenia Boga. Takiego doświadczenia, w którym można Bogu zadać najważniejsze pytanie życia i spodziewać się odpowiedzi. To jest niesamowite zadanie rodziców w przekazie wiary. O Bogu nie opowiadać, ale być mistagogiem, czyli kimś, kto jest tak głęboko zanurzony w Boga, że może wziąć swoje dziecko, może wziąć swojego przyjaciela, współmałżonka i towarzyszyć mu krok po kroku, biorąc go za rękę i wprowadzając w misterium Boga, w misterium liturgii, w misterium modlitwy osobistej, w misterium lektury Pisma Świętego. Bo Bóg się tam odsłania. Bóg tam jest poznawalny, doświadczalny. I ważne, żeby samemu mieć to doświadczenie, w które będę mógł wprowadzić moich bliskich.